Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 121 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 78, wersety od 32 do 39. Jednakże nadal grzeszyli i nie wierzyli Jego cudom. Szybko ich dni zakończył i lata ich nagłą zatratą. Gdy ich zabijał, szukali go, nawracali się i znów szukali Boga. I przypominali sobie, że Bóg jest dla nich opoką, że Bóg Najwyższy ich wybawicielem, lecz oszukiwały go ich usta i okłamywał go ich język. Ich serce nie trwało przy nim, w przymierzu z nim nie byli stali. On jednak, litując się, odpuszczał winę, a nie wytracał ich, i często powściągał swój gniew, i nie pobudzał całej swej zapalczywości. Przypominał sobie, że są tylko ciałem, tchnieniem, które odchodzi, a nie wraca. Rozdziały XIII i XIV drugiej księgi Samuela opisują tragiczne i skomplikowane wydarzenia w rodzinie króla Dawida które podkreślają konsekwencje jego wcześniejszych grzechów i ukazują dalsze rozpadanie się relacji wewnątrz królewskiego domu. Potem to się zdarzyło. Absalom, syn Dawida, miał piękną siostrę, której było na imię Tamar. W niej zakochał się Amnon, również syn Dawida. Dręczył się tym Amnon, tak że zachorował z powodu swej siostry Tamar. Ponieważ była dziewicą, Amnon nie mógł uczynić jej czegokolwiek. Amnon miał jednak przyjaciela, imieniem Jonadab, syna Simei, brata Dawida. Jonadab był człowiekiem bardzo przebiegłym. Ten go zapytał: Co się z tobą dzieje, synu królewski, że tak mizerniejesz z dnia na dzień? Nie chcesz mi tego wyjaśnić? Amnon odpowiedział mu: Kocham Tamar, siostrę mojego brata Absaloma. Jonadab mu odpowiedział Połóż się do łóżka i udaj chorego Gdy przyjdzie twój ojciec by cię odwiedzić powiesz mu Pozwól by przyszła moja siostra Tamar i podała mi jeść Niechby przygotowała na moich oczach coś do zjedzenia tak bym to widział Wtedy przyjąłbym posiłek z jej ręki Amnon położył się więc i udawał chorego Kiedy przyszedł król aby go odwiedzić odezwał się Amnon do króla Niech przyjdzie, proszę, moja siostra Tamar i przyrządzi mi dwa placki w mojej obecności, abym mógł przyjąć posiłek z jej ręki. Dawid posłał więc wiadomość do pałacu do Tamar. Pójdź, proszę, do domu twojego brata Amnona i przygotuj mu coś do zjedzenia. Tamar poszła do domu swego brata Amnona, a on leżał. Wzięła ciasto, zagniotła, zrobiła placki na jego oczach i upiekła je. Wziąwszy patelnię, opróżniła ją przed nim, ale on odmówił jedzenia. Amnon powiedział: Niech ode mnie wszyscy wyjdą. A gdy wszyscy od niego wyszli, Amnon rzekł do Tamar: Przynieś posiłek do sypialni, abym przyjął go z twojej ręki. Tamar wzięła placki, które przygotowała, i zaniosła bratu swojemu Amnonowi do sypialni. Gdy je przed nim położyła, aby jadł, schwycił ją i rzekł: Chodź. Połóż się ze mną, siostro moja. Odpowiedziała mu: Nie, mój bracie, nie gwałć mnie, bo tak się w Izraelu nie postępuje. Zaniechaj tego bezeceństwa. Dokąd się udam z moją zniewagą? A ty stałbyś się jednym z największych przestępców w Izraelu. Porozmawiaj raczej z królem, on ci mnie nie odmówi. On jednak nie posłuchał jej głosu, lecz zadał jej gwałt, zbezcześcił ją i obcował z nią. Potem Amnon poczuł do niej bardzo wielką nienawiść. Nienawiść ta była większa niż miłość, którą ku niej odczuwał. Rzekł do niej Amnon, Wstań i odejdź stąd. Odpowiedziała mu: Nie czyń mi, wypędzając mnie od siebie jeszcze większej krzywdy od tej, jaką mi wyrządziłeś. On jednak nie chciał jej posłuchać. Zawołał pachołka, który mu usługiwał, i rzekł. Wypędź te ode mnie na ulicę i zamknij za nią drzwi. Była odziana w szatę z rękawami, gdyż tak ubierały się córki królewskie dziewice. Sługa wyprowadził ją na ulicę i zamknął za nią drzwi. Wtedy tamar posypała sobie głowę prochem, rozdarła szatę z rękawami, którą miała na sobie, położyła rękę na głowie i odeszła, głośno się żaląc. Absalom, jej brat, odezwał się do niej. Czy to prawda, że Amnon, twój brat, był z tobą? Teraz jednak, moja siostro, uspokój się. To twój brat. Nie bierz do serca tego wypadku. Tamar pozostała zbolała w domu swojego brata, Absaloma. Król Dawid, posłyszawszy o tym wydarzeniu, wpadł w wielki gniew. Absalom natomiast nie rozmawiał wcale z Amnonem, bo go znienawidził za to, że zgwałcił jego siostrę Tamar. W dwa lata później, gdy Absalom urządził strzyżenie owiec w Baal Hasor w bliskiej odległości od Efraima, zaprosił wszystkich synów królewskich. Absalom udał się również do króla i rzekł, właśnie odbywa się u twojego sługi strzyżenie owiec, niech król raczy przyjść do swojego sługi z całym orszakiem. Król rzekł Absalomowi, nie mój synu, raczej nie pójdziemy wszyscy, abyśmy ci nie sprawili kłopotu. Nalegał na niego Absalom, lecz on nie chciał iść, ale go pobłogosławił. Absalom powiedział: Jeśli nie, to może by z nami poszedł mój brat Amnon? Król mu odpowiedział: Po cóż miałby iść z tobą? Nalegał na niego Absalom, więc posłał z nim Amnona i wszystkich synów królewskich. Dał zaś Absalom swoim sługom takie polecenie: Uważajcie, gdy Amnon rozweseli serce winem, a ja powiem wam uderzcie na Amnona, wtedy zabijecie go. Nie bójcie się, gdyż ja wam to rozkazuję. Bądźcie mężni i sprawdźcie się dzielnie. Słudzy Absaloma uczynili z Amnonem tak, jak im kazał Absalom. Wtedy wszyscy królewscy synowie poderwali się z miejsc i dosiadłszy swych mułów, uciekli. Gdy byli jeszcze w drodze, dotarła do Dawida pogłoska. Absalom zamordował wszystkich synów królewskich. Nie został z nich ani jeden. Powstał król, rozdarł szaty i rzucił się na ziemię. Wszyscy też jego słudzy, którzy stali przy nim, rozdarli szaty. Lecz Jonadab, syn Shimei brata Dawidowego, powiedział: Niech pan mój nie mówi, że wszyscy młodzi synowie królewscy zostali zabici. Raczej zginął sam Amnon. Sprawa bowiem była na ustach Absaloma od dnia zgwałcenia przez niego jego siostry, Tamar. Niech więc nie bierze sobie Pan mój, Król, tej pogłoski do serca, że zginęli wszyscy synowie królewscy. Zginął sam Amnon, Absalom zaś uciekł. Pachołek pełniący straż podniósłszy oczy, zauważył mnóstwo ludzi stępujących ze zbocza góry drogą do Horonaim. Rzekł więc Jonadab do króla. O, właśnie nadchodzą synowie królewscy. Tak się stało, jak sługa Twój mówił. Zaledwie przestał mówić, nadeszli synowie królewscy i głośno się rozpłakali. Również król i wszyscy jego słudzy bardzo głośno płakali. Absalom zaś uciekł, udając się do Talmaja, syna Amichuda, króla Geshur i przebywał tam trzy lata, a król opłakiwał swego syna przez cały ten czas. Z czasem król Dawid przestał nastawać na Absaloma pocieszył się już bowiem po śmierci Amnona Joab syn Serui zauważył że serce króla zwróciło się do Absaloma posłał więc do Tekoa i sprowadził stamtąd pewną mądrą kobietę i rzekł jej Ubierz się w szaty żałobne i nie namaszczaj się oliwą a okazuj że jesteś kobietą która od dłuższego czasu opłakuje zmarłego Udasz się do króla i powiesz mu te słowa. I pouczył ją Joab, co ma mówić. Kobieta z Tekoa poszła więc do króla, padła na ziemię, oddała pokłon i zawołała: Królu, pomocy! Król ją zapytał: Co ci jest? Odpowiedziała: Ach, jestem wdową. Mąż mój umarł, a twoja służebnica miała dwóch synów. Pokłócili się oni ze sobą na polu, a że nie było nikogo, kto by ich rozdzielił. Jeden z nich uderzył swojego brata tak, że ten umarł. I oto cała rodzina wystąpiła do służebnicy twojej z żądaniem: oddaj bratobójcę. Zabijemy go za życie jego brata, którego zamordował, i zgładzimy dziedzica. Tak usiłują zagasić węgiel, który mi pozostał, ażeby nie zostawić po mężu moim imienia ani potomstwa na powierzchni ziemi. Król odpowiedział kobiecie: Idź do domu. Sam wydam polecenie w tej sprawie. Wtedy kobieta stekoła rzekła do króla: Panie mój, królu, ta wina spadnie na mnie i na moją rodzinę. Król i jego tron będzie niewinny. Rzekł król: Gdyby ktoś mówił coś przeciwko tobie, przyprowadź go do mnie, odtąd już nie będzie ci szkodził. Odpowiedziała. Wspomnij, proszę, królu, na pana, twojego Boga, by mściciel krwi nie powiększył nieszczęścia i nie został syn mój zgładzony. Odrzekł. Na życie pana, nie spadnie z głowy twojego syna ani jeden włos na ziemię. Rzekła kobieta. Czy mogłaby twoja służebnica rzec jedno słowo do pana mojego, króla? Odpowiedział. Mów. Rzekła kobieta. Czemuż masz taki zamiar względem ludu Bożego? Wypowiadając taki wyrok, sam król okazał się winny, skoro król nie zezwala na powrót swego wygnańca. Wszyscy bowiem umrzemy z pewnością i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której już zebrać niepodobna, a Bóg nie przywraca duszy, lecz obmyślił sposoby, aby wygnaniec dłużej nie pozostawał na wygnaniu. A jeśli teraz przybyłam, by mówić o tym panu memu, królowi, to dlatego, że nastraszyli mnie ludzie. Twoja służebnica powiedziała sobie, Przemówię do króla. Może król uczyni, co mu powie jego służebnica. Chyba król wysłucha i wybawi swoją niewolnicę z mocy tego człowieka, który chce mnie i mojego syna pozbawić bożego dziedzictwa. Tak sobie mówiła twoja służebnica. Słowo mojego pana, króla, będzie może dla mnie ukojeniem. Wszak pan mój. Król jest jak anioł Boży, który wysłucha tego, co dobre i tego, co złe. Pan, Bóg Twój, niech będzie z Tobą. W odpowiedzi król rzekł do kobiety. Nie ukrywaj, proszę, przede mną tego, o co chcę Cię zapytać. Odpowiedziała kobieta. Bądź łaskaw mówić, Panie mój, królu. I rzekł król. Czy nie ma w tym wszystkim ręki Joaba? Odpowiedziała kobieta mówiąc. Na twoje życie, panie mój królu, to niemożliwe by odstąpić w prawo czy w lewo od tego wszystkiego, co mówi pan mój król. To prawda, że sługa twój Joab mi to polecił. On też włożył w usta służebnicy twojej wszystkie te słowa. A żeby sprawie nadać inny wygląd, sługa twój Joab w ten sposób postąpił. Pan mój jest jednak bardzo mądry, jak anioł Boży wie wszystko, co się dzieje na ziemi. Zwrócił się król do Joaba. Dobrze więc, uczynię to. Idź i przyprowadź młodego Absaloma. Joab padł twarzą na ziemię i oddał pokłon, błogosławiąc króla. Joab zawołał. Dziś poznaję sługa twój, że darzysz mnie życzliwością, o panie mój, królu. Król bowiem spełnił to, co jego sługa powiedział. Joab powstał i udał się do Geshur, i sprowadził Absaloma do Jerozolimy. Król jednak oświadczył: Niech wróci do swojego domu, ale oblicza mojego nie będzie oglądał. Absalom wrócił do swojego domu, ale oblicza króla nie oglądał. W całym Izraelu nie było człowieka tak pięknego jak Absalom. O nim wygłaszano pochwały. Od stóp do głów nie ma na nim skazy. Kiedy strzygł swoją głowę, a strzygł ją zwykle co roku, bo było mu zbyt ciężko i musiał się strzyc. Włosy jego głowy ważyły dwieście syklów według królewskiej wagi. Absalomowi urodziło się trzech synów i jedna córka. Nazywała się Tamar. Była to kobieta o pięknym wyglądzie. Absalom przebywał dwa lata w Jerozolimie, lecz oblicza króla nie oglądał. Absalom posłał po Joaba, ażeby go wysłać do króla. On jednak nie chciał przyjść do niego. I posłał po niego po raz drugi, ale nie chciał przyjść. Rzekł wtedy do swoich poddanych: Spójrzcie na to pole, które ma Joab obok mojego. Rośnie na nim jęczmień. Idźcie, spalcie go w ogniu. I słudzy Absaloma zniszczyli pole w ogniu. Powstał Joab i przyszedłszy do domu Absaloma, zapytał: Czemu twoi słudzy spalili pole, które do mnie należy? odpowiedział Absalom Joabowi Posyłałem przecież do ciebie wezwanie przyjdź tutaj Poślecie cię do króla z poselstwem Po co przybyłem z Geshur Lepiej by było gdybym tam pozostał Teraz chcę zobaczyć oblicze króla Jeśli jestem winny niech mnie zabije Joab udał się więc do króla i przekazał mu wiadomość On zaś przywołał Absaloma Ten przybył do króla i oddał pokłon królowi aż do ziemi a król ucałował Absaloma. Rozdział 10, wersety od 1 do 23 z Dzieł Apostolskich opowiadają o wizji Piotra dotyczącą czystości i nieczystości oraz o jego spotkaniu z Korneliuszem, centurionem rzymskim. Te wydarzenia stanowią kluczowy moment w historii wczesnego kościoła pokazując otwarcie na pogan i podkreślając uniwersalność przekazu ewangelii. W Cezarei mieszkał pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej italską, pobożny i bojący się Boga wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła pańskiego, który wszedł do niego i powiedział – Korneliuszu. On zaś, wpatrując się w niego z lękiem, zapytał – Co, Panie? Odpowiedział mu – Modlitwy Twoje i Jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała Ciebie Bogu. A teraz poślij ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego Piotrem. Jest on gościem pewnego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. Kiedy znikł anioł, który z nim mówił, Korneliusz zawołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród swoich podwładnych. Opowiedział im wszystko i posłał ich do jafy. Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina. Poczuł głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego ku ziemi. Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki podniebne. Zabijaj Piotrze i jedz, odezwał się do niego głos. O nie, panie bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego, — odpowiedział Piotr. A głos znowu po raz drugi do Niego. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy razy, i natychmiast wzięty został ten przedmiot do nieba. Kiedy Piotr zastanawiał się, co może oznaczać widzenie, które miał, przed bramą stanęli wysłańcy Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona. Czy przebywa tu w gościnie Szymon, zwany Piotrem? Pytali głośno. Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego duch, Poszukujecie trzech ludzi. Zejdź więc i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Piotr zszedł do owych ludzi i powiedział: Ja jestem tym, którego szukacie. Z jaką sprawą przybyliście? A oni odpowiedzieli Setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, o czym zaświadczyć może cała ludność żydowska, otrzymał polecenie od Anioła Świętego, aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz. Piotr więc zaprosił ich do wnętrza i ugościł, a następnego dnia wyruszył razem z nimi w towarzystwie niektórych braci z Jafy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia